Cześć, witajcie, z tej strony Mikalo, witam was w kolejnym odcinku z Blogster.pl, a dzisiaj jestem chwilowo na swoim głównym koncie Mikalo, ale to tylko na chwileczkę, ponieważ za chwilę wejdę na konto mojej Wicki i zrobimy sobie coś na jej koncie, tak po części się włamię, przez chwilkę podała mi login i hasło i się po prostu zaraz do niej włamiemy. Na początku sobie zakręcimy kołem fortuny i troszkę słabo poszło, bo żadnych biletów, więc no, ale teraz 25, więc jest całkiem giciok, możemy sobie jeszcze tak 5 dokupić i będzie naprawdę spoko. Dobra, więc mamy nasze konto, dziękuję wam wszystkim ogólnie za uśmiechy, możecie stawić łapeczkę w górę pod tym odcinkiem, jakbyście chcieli więcej odcinków z włamywania na konta widzów i wbiliście 54 tysiące uśmiechów, więc wam bardzo dziękuję. Więc jak chcecie włamywanie na konta widzów czasami, no to zostaw łapkę w górę pod tym odcinkiem, dobijamy szybciutko 2000 łapek w górę, fajnie jakby się udało. No oraz możecie zostawić subskrypcję, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to zostaw suba, a my lecimy, wylogowujemy się i lecimy na konto Wicki. No dobra, więc jej nick to jest miły pies, a hasło no to wam nie będę już tutaj podawał, bo nie. Ale macie wpaść na jej po prostu profil, zostawić uśmiecha za to, że po prostu pozwoliła mi na nagranie odcinka. Dobra, jestem na koncie mojej Wicki, ma 5000 monet, 0 diamentów, to jest no troszeczkę niefajnie. A słyszałem, że właśnie ona specjalnie zbierała kryształy na to, żebym mógł odebrać na moim odcinku. No patrzcie, 5000 gliny, no to jest naprawdę duży wynik, 1000 ziemi, no wszystkich kryształów jakby się tak pozbierało, to pewnie jest tak, nie wiem, z 8000, także myślę, że sobie to odbierzemy, pozwoliła mi na odebranie wszystkich jej kryształów, ale na początek w sumie zobaczmy, czy moja ma jakieś nagrody. No niezbyt dużo ich ma, także wbijcie po odcinku, zostawicie uśmiecha, żeby troszeczkę dostała tych uśmiechów. A teraz lecimy do otwierania jej kryształów. No więc tak, no taki ma stan konta, ma połowę 54 levelu. Na pewno jej wbijemy jakiś level, na pewno jej wbijemy. Więc lecimy z otwieraniem. Na początku te początkowe kryształy, czyli cząstka mocy oraz kryształ kinetyczny. I lecimy, a bo na początku jeszcze takie luźne kryształki sobie tutaj damy. Okej, okay, otwieramy. Kiedy będzie pierwsze 10 tysięcy. Oj, tutaj właśnie ma słońce i księżyc, ale nie ma VIP-a niestety, więc sobie tego nie odbierzemy, ale ma 1000 ziemi, więc lecimy, otwieranko, dobra, na parzanko. Tutaj nazbieramy dużo materiałów, jak widzicie, okej, ma już pierwszą setkę glin, tutaj po lewej widzicie, jak to się dużo odbiera, matko jedynka. Niestety ziemia naprawdę bardzo mało oddaje, no ale ma dużo tego, więc trzeba dużo po prostu klikać, no patrzcie widzowie, no trzeba szybko nawalać. Okej, no i odebrałem już 1000 ziemi, no i ma 9000 kasy, zobaczmy jaki. Wow, patrzcie widzowie, już za chwilę będzie miała nowy level dzięki mnie, więc w sensie no ona to zbierała, ale ja odbiorę, więc no. Okej, metal sobie odbieramy, mróz sobie odbieramy, lecimy z lawą troszeczkę i okej, dobra. No to zacznijmy sobie od czeluści, od sęku. Tutaj mam już ponad 10 tysięcy monet, lecimy z promieniowankiem i proszę bardzo, ale to dużo normalnie sypie. I za chwilę będzie level, jeszcze troszeczkę. Okej, odbierzmy sobie rdzeniek i za chwilkę pewnie powinna wbić level. No i właśnie wbiła level, dokładnie to level 55, więc gratulacje, pozdrawiam ciebie i w ogóle dzięki, że użyczyłaś mi konto do otwierania. Lecimy teraz z kością, której ma ponad 1000, chyba tam 118, tak jak dobrze pamiętam. No tutaj też będzie dużo otwieranka. Ja nie używam oczywiście jakichś tam klikerów, żeby szybciej, nie wiem, odebrać to, tylko po prostu klikam to myszką, bo w sumie nie jest to aż tak dużo. Znaczy, no 1000 kości to nie jest może aż tak bardzo dużo, ale 5000 gliny, no to jest już troszeczkę petarda. No wszystko jej odebraliśmy, widzowie, oprócz kryształów za VIP, ale została nam jeszcze tylko glina. Dobra, tutaj w ogóle ma dużo rzeczy do stworzenia, czy mógłbym jej coś stworzyć w sumie, ale nie wiem, czy by za bardzo tutaj coś chciała do stworzenia, więc raczej nie będziemy tutaj nic za bardzo grzebać, tylko lećmy z gliną, bo 5000 gliny to jest do otwarcia. Miała chyba tam 5300 gliny, a jeden raz to jest 10 gliny, więc chyba będę musiał kliknąć 530 razy, więc lecimy nawalanko. Okej, mamy już 200, no patrz jak to po lewej się normalnie sypie się to tak strasznie, że panie, normalnie motorówka tych kryształów, zbierała to naprawdę bardzo, bardzo długo, bo ciągle mi mówiła, że zbiera, i więc naprawdę dziękuję ci, że pozwoliłaś mi właśnie nagranie tego odcinka.
Okej, już mamy 400, więc za chwilkę będzie koniec. Jeszcze troszeczkę, 400, będzie 50, 460, 70, 80, 90, 500 i za chwilę widzowie, będzie koniec. Uwaga, 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 raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i... No i proszę bardzo, 537 razy kliknąłem w glinę. No i ma totalną prawie czystkę w kryształach. Odbierałem i teraz patrzcie, ile ma. Ma 625 idealnej ziemi. No to jest całkiem spoko wynik. Tu w ogóle ma dużo tych kryształków. No i ej, patrzcie, biję mi prawie końcówkę i prawie bym miała 56 level, więc widzowie, pomóżmy jej i dajcie troszeczkę uśmiechów jej, macie jej polajkować ścianę, bo chyba ma jej dużo do lajkowania, ale uśmiechy dają najwięcej oczywiście. To jak troszeczkę uśmiechów i będzie miała 56 level, na pewno będzie wam wdzięczna. I lecimy sobie może na jakiś parkour, ponieważ dawno nie przechodziłem parkour w stopki. Co to jest? To jakiś parkour, ale tutaj fajnie wygląda z miniaturki, więc sobie zobaczymy, co to jest za parkour. Jak tutaj, no niestety nikt nie wie, że to ja jestem Mikalo, więc nie będę mieć problemów tutaj, że ktoś będzie mnie gonił, więc mogę sobie na spokojnie na otwartej grać. A tu chyba kluczy za bardzo nie ma, albo jestem ślepy. Uznajmy, że kluczów nie ma i mogę lecieć sobie przejść parkour. Więc przejdziemy sobie chociaż ten jeden parkurek, bo wygląda całkiem spoczko, taki fioletowy. Taki fioletowy, ale dawno nie przechodziłem parkouru w stopki, serio, jakby, no dawno to było. Okej, teraz tutaj mamy, mam tutaj takie spadanko na dół, dobra, spadanko na dół, proszę bardzo, pyk, ciak, ciak. W ogóle jestem w trakcie prawie zmontowania odcinka z kart kolekcjonerskich MSP2 i pojawi się ten odcinek za niedługo na kanale, także bądźcie gotowi, ponieważ no będzie opening kart MSP2. No dużo w sumie youtuberów już o tym nagrało, ale kurde, to czyli jednak był klucz, a ja nie ogarnęłem i no i dupcia, no. No cóż. Dużo osób to nagrywało, ja też to nagram, ponieważ no jestem ciekawy, jakie to będzie satysfakcjonujące otwierać te karty. Lecimy może z jakimś mieszanym parkurem, jest on z oceną niemożliwą, także no może być problem, ale co, nie dla mnie chyba nie dla mnie to będzie problem. Chyba że zginę zaraz, to jedno HP, no to widzę świetlaną przyszłość z... Okej, no dobra, lecimy dalej. Ale w sumie ja myślałem, że tutaj będzie droga po kluczyk, a chyba tam u góry była droga po kluczyk, a ja poszedłem od razu na dół. Nieważne, uznajmy, że chyba tam klucza nie było. Chyba że nie było, ale tak mi się wydaje, bo chyba tam było jakiś jeszcze parkour do przechodzenia na górze, a ja poszedłem od razu na dół, no. No typowy Mikalo, no nie popatrzy, gdzie ma iść i potem ma jakieś problemy, że nie ma klucza, no typowy Mikalo. Napiszcie w komentarzu, czy wy też zapominacie często o kluczach, bo ja często zapominam, albo po prostu nie umiem ich znaleźć i... A dobra, idziemy na inny parkour, może na droperek, bo dawno droperków sobie nie przechodziłem, więc przejdźmy jakiś droperek, stopki, co to jest? O kurde, dobra, to będzie ciężkie, tam mamy portal. Ten droper jest mega ciężki, bo tutaj bardzo mało jest miejsca, bardzo mało, bardzo, bardzo, albo, widzowie, jest, dobra, udało się, pierwszy droper za nami, ale jest jeszcze drugi, o! Jest, udało się, dobra, udało się, mam kryształ, więc nieźle, mogło być gorzej, widzowie. Jest, dobra, czy tu jest jakiś kluczyk ukryty? Mam nadzieję, że nie ma tu żadnego klucza, chociaż tutaj mi podejrzanie wygląda, ale się udało. Kolejny, o, teraz mamy takie, dobra, takie spadanko. Jest, udało się, dobra, przyszedłem parkour, przyszedłem dropper w 34 sekundy, więc... Brawo, ja na ten moment zakończę odcinek, więc dziękuję ci miły pies za użyczenie tego konta. Ja byłem Mikalo i widzimy się już w kolejnych odcinkach, już niebawem. Także papatki.